Były poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki wpłacił kaucję i opuścił wczoraj areszt. Wcześniej usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego ma związek z nieprawidłowościami w Kolegium Humanum. Byłemu posłowi do Parlamentu Europejskiego i jego żonie przedstawione zostały zarzuty korupcyjne. Według prokuratorów kwota przyjętej korzyści majątkowej oscyluje wokół 92 tysięcy złotych. Ryszard Czarnecki nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Wczoraj około godziny 21.30 opuścił budynek prokuratury. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. W przypadku polityka kaucja wynosi 150 tysięcy złotych, a w przypadku jego żony 50 tysięcy złotych. Były europoseł, w odpowiedzi na zarzuty, mówi o politycznym teatrze władzy. Polityka zatrzymano na warszawskim lotnisku przy wykorzystaniu agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński Podjął wczoraj decyzję o zawieszeniu Ryszarda Czarneckiego w prawach członka partii.